Powiedzmy, że mamy dany okrąg. Narysuję w miarę równy. Tu jest środek okręgu i powiedzmy, że mamy dany łuk tego okręgu. Łuk jest częścią okręgu. Ten łuk oparty jest na kącie środkowym. Każdy z końców łuku jest przecięciem ramion kąta z okręgiem. Czyli każde z ramion kąta łączy koniec łuku ze środkiem okręgu. Z drugiej strony to samo od końca łuku do środka okręgu. I ten kąt teta wyznacza zaznaczony na zielono łuk. Powiedzmy, że wiemy, że miara kąta teta wynosi 2 radiany. Pytanie brzmi, jaką częścią całego obwodu jest zaznaczony na zielono łuk? I jak zawsze zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i samodzielnego spróbowania. Okej, okay. zastanówmy się nad tym pytaniem wspólnie. Może myślicie sobie. Skąd niby mam to wiedzieć? Nie znamy ani promienia tego okręgu, ani w ogóle nie mamy żadnych danych. Przypomnijmy sobie może, co oznacza radian. Jeżeli łuk oparty jest na kącie o mierze 2 radianów, to oznacza to, że długość takiego łuku wynosi 2 promienie. Jeżeli długość promienia tego okręgu wynosi r, to długość łuku opartego na tym kącie, którego miara wynosi 2 radiany, będzie równa 2 promienie. Ta długość to długość dwóch promieni, 2R. I jaka to jest część całego obwodu? Wiemy z podstaw geometrii, że obwód koła wynosi 2 πr 2 razy Pi razy R. W takim razie jaką częścią obwodu jest 2R? 2R przez 2 πr Dwójki się skracają, R się skraca i zostaje 1 podzielone przez Pi. Ten łuk to 1Pi część całego obwodu.